Cześć! Dzisiaj rzucimy okiem nie na rower, a na przyczepki rowerowe. Akcesoria, o które często pytacie, jeśli chodzi o wycieczki rowerowe z całą rodziną. Warto zabrać też swoich najmłodszych i rzucić okiem, w czym możemy ich przetransportować. Zobaczcie sami. Zanim przybliżymy Wam bliżej obie przyczepki, przyjrzyjmy się mocowaniu, czyli to, jak zaczepimy do tylnej osi tą przyczepkę tak, aby było bezpiecznie i sprawnie. Przyczepkę mocujemy do tylnej osi roweru. Zarówno w wersji z szybko zamykaczem, jak i nakrętkami możemy ją zamontować tam bez problemu. Tak więc odpinamy zamykacz i zaczynamy jego zupełne odkręcenie, wyciągnięcie z osi. Jak już odkręciliśmy zamykacz, musimy przełożyć go przez dostępny hak, wprowadzając go w oś. Nie zapominajmy o sprężynce, która będzie nam odpychała szybko zamykacz. Analogiczną czynność robimy z drugiej strony roweru, do tego dociskając i dokręcając nakrętkę. Staramy się robić to z rowerem w pionie, tak aby koło ustawiło się równo w widelcu ramy. Dodatkowym zabezpieczeniem jest też pasek, który musimy przepleść sobie przez tylny trójkąt ramy oraz zaczepiamy z powrotem, tak aby przyczepka nam nie wypadła z roweru. Dodatkowo mamy tutaj drugie zabezpieczenie, które możemy wypiąć, aby zostawić sam hak. Obie przyczepki różnią się troszkę konstrukcyjnie, jednak mają też sporo podobnych elementów i rozwiązań. Zarówno w jednej, jak i w drugiej znajdziemy dwa demontowalne koła oraz dwa miejsca w środku dla dzieci łącznie do wagi 45 kg. Kilkupunktowe pasy możemy zapinać z łatwością. Tego typu kliknięciem jest do wzrostu dziecka, dostosujemy sobie je bez problemu. Więc tak jak wspominałem, do 45 kg razem. Podstawa tej prostszej przyczepki jest wykonana w pełni z tworzywa, więc stanowi taką całą bazę, na której osadzony jest tylko aluminiowy pałąk. Przyczepka, jak widać, zaczyna nam trochę padać, jest też wyposażona w dodatkowe zakrycie, tak? Czyli mamy kilka wariantów. Możemy zamontować tutaj siatkę, jeśli mamy ładną pogodę i nie chcemy, żeby dzieciom nam wpadały tutaj niepożądane elementy, lub jeśli nie dopisuje nam pogoda, możemy w pełni to zakryć łącznie z przednią szybą oraz górą. Do dyspozycji użytkownika jest też z tyłu schowek, tak więc możemy sobie tą pokrywkę fajnie rozpiąć i na jakieś niezbędne przedmioty, które przydadzą nam się na wycieczce, mamy jeszcze troszeczkę miejsca. Jak widzimy, drugą przyczepkę mamy już częściowo uzbrojoną. Też jest wyposażona w pokrywę z siatką oraz w pokrowiec przeciwdeszczowy. Jak zobaczymy w środku, mamy tutaj też dwa miejsca, troszeczkę inną konstrukcję, jeśli chodzi o klamry i o zapinanie fotelika. Tam mamy delikatnie fajniejszą opcję, bo wszystko jest spinane w jednym punkcie, za to ta przyczepka ma inną fajną zaletę. Jest w całości postawiona na aluminiowej ramie, jest lżejsza oraz ma też możliwość rozbudowy. Z przodu tej przyczepki mamy też dodatkowe kółko. W tym przypadku może ona służyć jako, po demontażu tego pałąku oczywiście, może ona służyć jako wózek spacerówka. Jeśli te kółko zdemontujemy, od razu możemy ją bez problemu podpinać do roweru. Co ciekawe, do tego modelu też możemy dokupić dodatkowy pałąk z dużym przednim kołem. Jest to jogger, czyli możemy przerobić na przyczepkę do biegania, jeśli ktoś chce spędzać czas aktywnie, biegając z dziećmi razem w przyczepce. Oba modele przyczepek posiadają też hamulec postojowy. Wiadomo, jeśli już nie jedziemy, nie prowadzimy przyczepki, mamy ją odpiętą, żeby niepożądanie nam nie odjechała, możemy zaciągnąć hamulec postojowy. Zapina on dwa koła, także są nieruchome, więc przyczepka zostanie stabilna. Tu robimy to za pomocą przesunięcia tej wajchy, natomiast w przyczepce XLC Duo mamy wajchę obok prawego koła, więc bez problemu też zaciągamy sobie hamulec ręczny. Przyczepka Belelli Bitravel jest troszeczkę prostszą konstrukcją, więc zostaje nam w jednej formie, tak jak to tu widzimy. A jak wspomniałem wcześniej, ta bardziej zaawansowana XLC Duo 18 ma konstrukcyjnie dużo bardziej zaawansowane rozwiązanie, czyli ta aluminiowa rama, która ma możliwość rozbudowy do spacerówki w tej formie, do biegówki, czyli joggera. Możemy też demontować tą rączkę, żeby nam nie przeszkadzała, i chować ją z tyłu.
oraz co najważniejsze, ma dużo mocniejsze koła na aluminiowych obręczach i mocnych szprychach, gdy Bellelli ma konstrukcję odlane z tworzywa. Ale jednak zarówno jedna i druga przyczepka może dać dużo frajdy, a także jeśli już skończymy swoją jazdę, możemy łatwo jedną i drugą złożyć na płasko, żeby przetransportować ją na przykład w bagażniku auta. Pokrótce, to tyle o tych dwóch modelach przyczepek, które możecie znaleźć w naszej ofercie. Każdy znajdzie coś dla siebie zarówno w prostszej wersji, jak i w bardziej zaawansowanej do rozbudowy. A po więcej szczegółów klasycznie zapraszam na rowerzysta.pl. Znajdziecie tam coś dla siebie. Cześć!